Czcigodny księże proboszczu, kustoszu tutejszego katedralnego sanktuarium wraz z księżmi współpracownikami, drodzy bracia kapłani, koncelebrujący tę najświętszą ofiarę, przepraszam, wraz z księdzem oficjałem, drogie siostry zakonne, umiłowani siostry i bracia, czciciele Matki Bożej Bolesnej, zgromadzeni tu w katedrze i przy odbiornikach radiowych. Zwykliśmy nazywać miesiącami maryjnymi miesiąc maj i październik, ale czy nie można by tej samej nazwy odnieść do miesiąca września? Obchodzimy bowiem w tym miesiącu narodziny i imieniny Maryi. Po święcie podwyższenia Krzyża Świętego będziemy obchodzić święto Matki Bożej Bolesnej. A cały ten tydzień przeżywamy w Bazylice Katedralnej jako tydzień maryjny, dedykowany Matce Bożej Bolesnej, czczonej w łaskami słynącej katedralnej piecie. Miesiące maryjne bardziej uświadamiają nam obecność Bożej Rodzicielki w historii zbawienia, w historii Kościoła, w dziejach naszego narodu, a także w historii ziemskiego pielgrzymowania każdego z nas. Zwracają nasze oczy ku tej, która jest naszą przewodniczką przez ziemię w drodze do nieba. Co roku, zwłaszcza we wrześniu, gdy rozpoczyna się nowy rok szkolny, zyskują na aktualności słowa ocalonego z zawieruchy II wojny światowej młodego poety Tadeusza Różewicza, który pisał: szukam nauczyciela i mistrza. Niech przywróci mi słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. Niech oddzieli światło od ciemności. Krytycy literaccy, analizując ten tekst, uznali w nim wyraźną zapowiedź poszukiwania przez poetę świata wartości w Ewangelii. Dostrzegli znak poszukiwania tego, który powiedział o sobie: nazywacie mnie nauczycielem i mistrzem i dobrze czynicie, bo nim jestem. Szukam nauczyciela i mistrza. A więc nie wystarczy przekazywać wiedzę. Trzeba jeszcze być mistrzem, czyli uczyć życia. Najlepiej przez własny przykład, przez świadectwo dawane prawdzie głoszonych słów. Takiego poszukiwania nauczyciela i mistrza uczy nas Maryja, nasza Matka. Wszystkim wiadomo, że każda matka jest pierwszą i najważniejszą nauczycielką, gdyż kładzie fundament pod całą przyszłość swoich dzieci. Wołamy zatem do Maryi jako naszej Matki, aby uczyła nas poszukiwać, odnajdywać i poznawać Chrystusa. Przyszliśmy dziś tu do niej, do jej katedralnego domu, niezależnie od wieku, jak uczniowie do szkoły, po naukę. Każdy,
Kto chce się uczyć, powinien być człowiekiem otwartym, świadomym swoich braków, pokornym, bo tylko w takiej postawie możemy przyjąć maryjne pouczenie, możemy przyjąć jej doświadczenie, jej mądrą, matczyną pedagogię. Wreszcie możemy przyjąć od niej najważniejsze dobro, jej Syna, Jezusa Chrystusa. Obraz jej Syna odnajdujemy w podarowanym nam dzisiaj Słowie Bożym, w 8 błogosławieństwach. Święty Jan Paweł II, przemawiając do młodych ludzi podczas 17 Światowych Dni Młodzieży w Toronto, powiedział: błogosławieństwa są niczym innym jak opisem twarzy Jezusa, są Jego autoportretem. Równocześnie błogosławieństwa przedstawiają, jakim powinien być chrześcijanin. Są one portretem ucznia Jezusowego. Dodajmy, są także portretem ucznia Maryi. Gdyby nam przyszło streścić życie Matki Bożej, to najlepiej można by to było uczynić, posługując się właśnie tekstem dzisiejszej Ewangelii, tekstem 8 błogosławieństw, zarówno w zapisie świętego Łukasza, jak i w zapisie świętego Mateusza. Przypomnijmy sobie, kogo Jezus zaliczył do błogosławionych. Ubogich w duchu, smutnych, cichych, łaknących i pragnących sprawiedliwości, miłosiernych, czystego serca, wprowadzających pokój, cierpiących i prześladowanych z Jego powodu dla sprawiedliwości i Królestwa Niebieskiego. Kto żyje według 8 błogosławieństw, ten daje najbardziej przekonujący dowód podobieństwa do Jezusa i do Maryi, bo nikt tak jak ona nie żył duchem 8 błogosławieństw. Uboga w duchu, była całkowicie poddana woli Bożej. W każdej chwili swojego życia mówiła Bogu tak, nie próbując forsować swoich planów, swojej woli, swoich zamierzeń. Smutna, nie dała się jednak pogrążyć mrokom rozpaczy, lecz w świetle wiary szukała wsparcia w bezpośredniej bliskości swojego biczowanego, dźwigającego krzyż i ukrzyżowanego Syna. Cicha, z pokorą otwierała się na Boże Słowo oraz z delikatnością i szacunkiem przekazywała je innym, łaknąca i pragnąca sprawiedliwości. Dbała nieustannie, by być wierną swojemu posłannictwu, swym codziennym obowiązkom względem Boga i bliźnich. Miłosierna, okazywała miłość, współczucie, zrozumienie, między innymi swojej rodzinie w Ain Karim, znajomym w Kanie Galilejskiej, apostołom po śmierci Jezusa. Czystego serca, pozostała wolna od pierwszej do ostatniej chwili swego życia od grzechu, niepokalana. Pokój czyniąca, była ukojeniem dla gospodarzy i gości wesela w Kanie, dla Jezusa dźwigającego krzyż i umierającego na Golgocie, dla cierpiącego pod krzyżem Jana, dla ogarniętych niepokojem uczniów Chrystusa po Jego ukrzyżowaniu. Maryja należała też do cierpiących i prześladowanych
z powodu Jezusa. Uciekała do Egiptu z Jezusem i Józefem przed śmiercionośną ręką Heroda oraz uczestniczyła w męce i śmierci Jezusa, kiedy to szczególnie dotkliwie przeszył jej serce miecz boleści. Siostry i bracia, dzięki temu, że Maryja dobrze poznała Jezusa, mogła wiernie kroczyć drogą ośmiu błogosławieństw. Z tej drogi nie zawróciły jej ani największe, ani najcięższe matczyne boleści, ani rozrywające, jakże często, i nas pytania, dlaczego. Ona nie pytała, dlaczego dotyka mnie taki ból, takie nieszczęście, takie niepowodzenie. Maryja nie uległa zgorszeniu krzyża, nie chciała, nie straciła ufności w chwilach Jezusowej męki i śmierci. Co więcej, wytrwała pod krzyżem i ostatecznie przyjęła ukrzyżowane ciało Chrystusa, mając w sercu przenikniętym mieczem boleści nadzieję, że spełnią się na niej Jezusowe obietnice dotyczące ośmiu błogosławieństw, a mianowicie posiadanie Królestwa Niebieskiego i oglądanie Boga. I tak też się stało. Maryja stojąca pod krzyżem i zjednoczona z Chrystusem w wyniszczeniu, została także z Nim przez cudowne wniebowzięcie zjednoczona w uwielbieniu. Poznanie Jezusa Chrystusa doprowadziło ją do królowania wraz z Nim w chwale nieba. Maryja uczy nas patrzenia na naszą codzienną rzeczywistość w perspektywie wieczności. Niech perspektywa, jaką roztaczają przed nami błogosławieństwa, napełnia nas spokojem i nadzieją, nawet wbrew nadziei, nawet w krańcowo trudnych sytuacjach, w jakich niejeden z nas się znajduje. Niech troska o chleb codzienny, trudności przeżywane w małżeństwie i rodzinie, ataki na Kościół i ludzi Kościoła, cierpienia, nieszczęścia, katastrofy i kataklizmy, choroby i śmierć nie odbierają nam nadziei i nie zasłaniają tej wspaniałej perspektywy związanej z poznaniem Jezusa i kroczeniem drogą ośmiu błogosławieństw. Drodzy bracia i siostry, zauważmy, że nasze życie ma wiele podobieństw z życiem Maryi. Ostatecznie chodzi o to, by ono w całości stawało się na obraz i podobieństwo jej. Byśmy przeżywali wszystkie okoliczności życia na wzór Maryi i w ten sposób coraz lepiej poznawali i rozumieli samego Jezusa, zarówno w naszym życiu osobistym, jak i wspólnotowym, we wspólnotach naszych rodzin, parafii, naszego miasta i całej diecezji, przeżywającej czas synodalnej odnowy w duchu hasła Kościół na wzór Chrystusa. Kościół, to znaczy my
wszyscy. Kościół to znaczy każdy z nas na wzór Chrystusa. Bądźmy gorliwymi i pojętnymi uczniami tej, która uczy nas Bożej mądrości. Niech błogosławiona między niewiastami wyprasza nam błogosławione owoce poznania Jezusa Chrystusa, naszego Pana, nauczyciela i mistrza, którego ciągle szukamy i którego razem z Maryją odnajdujemy. Twojego ludu nie garć prośbami. Matko Bolesna, módl się za nami. Amen.